Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Q&A, czyli w krótkim filmie, w którym odpowiadam na jakieś wybrane jedno Wasze pytanie, które zadaliście mi w Q&A na Instagramie. Dzisiaj pomyślałam, że opowiem o naszym mieszkaniu, o tym, jak go szukaliśmy, gdzie go szukaliśmy, jakie to są pieniądze mniej więcej i jak się w ogóle za to zabrać. Wiem, że ten temat Was również bardzo interesował. Nasze mieszkanko znajduje się, tak jak już wspominałam w którymś vlogu, jakieś takie 10-15 minut od wybrzeża. No i oczywiście odległość od wybrzeża to jest jedna z kluczowych jakby wartości dla ceny ostatecznej, wiadomo. Każdy chce jak najbliżej morza. My natomiast aż tak blisko nie chcieliśmy, ponieważ jakby blisko morza no nie ma domów z ogrodami, nie ma spokoju, nie ma ciszy. A jednak nie po to się przeprowadzamy do dużo mniejszego miasta od Warszawy, żeby mieć, wiecie, znowu hałas, żeby nie mieć ogrodu dla psa, żeby nie mieć miejsca, gdzie dziecko może się na dworze pobawić. Dlatego my szukaliśmy właśnie czegoś takiej, tak pomiędzy właśnie bliskością do morza, a jednak, żeby było to takie miejsce, które będzie pasowało nam, psu i dziecku. Weszłam już tutaj na Paseo Maritimo, czyli na promenadę nadmorską. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te okulary, ale jest tutaj po prostu bardzo, bardzo oślepiająco jasno. A więc wracając do tematu, szukaliśmy mieszkania właśnie takiego nie całkiem przy morzu, bo też wiadomo, te mieszkania są bardzo drogie, jeżeli są z ogrodami i są duże, ale też na tyle blisko, żeby jednak była to taka odległość spacerowa, żeby nie było trzeba jechać nad to morze samochodem, czy autobusem, czy właśnie jakąś taksówką. Nasze mieszkanie jest mieszkaniem wynajętym. Nie chcieliśmy kupować, w ogóle nie planowaliśmy zakupu tutaj. Z tego względu, że o ile ja w szczególności Hiszpanię już trochę znam, tak Andaluzji nie znam wcale. I po prostu zakup mieszkania, czy domu, czegokolwiek tutaj w tej okolicy, no, byłby bardzo dużym ryzykiem z naszego punktu widzenia. Dopiero co sprzedaliśmy mieszkanie w Warszawie i wiecie, ładowanie pieniędzy w region, którego się nie zna, w państwo, którego no jednak bądź co bądź wiadomo nie zna się, dopóki się w nim nie zamieszka i nie pomieszka parę lat, no stwierdziliśmy, że to jest po prostu za duże ryzyko i nie chcemy tego robić. Dlatego zdecydowaliśmy się wynająć mieszkanie. I tak jak ktoś z Was właśnie też pytał, czy są takie problemy dla turystów, że tak to ujmę, ludzi z zagranicy, żeby właśnie to mieszkanie tutaj wynająć na dłuższy okres. Niestety tak, jest to dość problematyczne. Takim głównym właściwie problemem jest to, że my musieliśmy z góry wynająć na rok. Nie można było na przykład na pół roku, bo to byłoby wiadomo fajne rozwiązanie. Mieszkasz sobie, nie wiem, pół roku, stwierdzasz, że jednak Ci ta okolica nie pasuje, przeprowadzasz się. Czy nawet na, nie wiem, na 3-4 miesiące to byłoby idealnie, no ale tak się nie dało. Przynajmniej nie w przypadku tego mieszkania, ale właściwie w przypadku większości mieszkań, czy tam bliźniaków, czy czegokolwiek, jak się kontaktowaliśmy, no to nie było takiej możliwości, żeby na przykład na pół roku wynająć, tylko było trzeba od razu z góry na rok. Ponadto musieliśmy z góry zapłacić za pół roku, a były nawet w przypadku niektórych mieszkań wymóg zapłaty za cały rok z góry. My znaleźliśmy nasze mieszkanie za pośrednictwem strony Idealista. Idealista, tak jak słyszycie. I to jest strona taka, trochę jak nasz Oto Dom. Jest tam bardzo duży wybór. Więc jeżeli chcecie szukać mieszkania, to zaczęłabym właśnie od tej strony Idealista. I są tam domy, mieszkania zarówno od prywatnych właścicieli, ale również od agencji. Mieszkanie, które nam się to spodobało, chociaż tam wiadomo, jakby rozmawialiśmy o wielu mieszkaniach z wieloma ludźmi, z agentami, z prywatnymi właścicielami, no to było akurat od agencji. Więc tutaj załatwialiśmy wszystko przez agentkę Dianę i ogólnie te formalności związane z podpisaniem tej umowy to były kolejne miesiące. Dlatego powiem szczerze, dość się uśmieliśmy, jak pod którymś z filmów właśnie ktoś mi zarzucił, że o, kolejna influencerka ucieka przed wojną na Ukrainie do Hiszpanii. Tak jakby wiecie, po prostu przeprowadzka do Hiszpanii to była kwestia, no dobra, za tydzień się przeprowadzamy. Nie, słuchajcie, to są niestety miesiące organizacji, miesiące ustalania, co będzie w tej umowie. Tłumaczenia, no bo to wiadomo, że nikt po polsku Wam tej umowy nie dostarczy, nie? No chyba, że po prostu będziecie współpracować z polską agencją, no to tak, ale
Ale ogólnie, no jeżeli właśnie tak jak my będziecie się odzywać bezpośrednio do agentów tutaj miejscowych albo właścicieli tutaj miejscowych, no to wiadomo, że te umowy są po hiszpańsku. Jeśli się Wam trafi, to mogą być po angielsku. Nasza była po hiszpańsku i później chyba dołączyli nam angielską. Natomiast słuchajcie, te umowy tutejsze, o jacie, to jest w ogóle temat na osobny filmik, bo oni... Okej, umawiamy się na gębę, a w umowie później bardzo często jest co innego. Gdy my prosiliśmy o zmianę tego i tamtego, to ona mówiła, okej, zmienię, albo w ogóle zmieńcie sobie sami, nie? Mimo, że dziewczyna przesympatyczna, bardzo, bardzo miła i tak dalej, to po prostu oni te umowy, to tak mam wrażenie, że trochę po macoszemu. Może w tej agencji tylko tak jest, ale z tego co wiem, oni ogólnie raczej mają takie podejście, dobra, tam wiecie, ogarnie się, nie? Co jest dogadane, to jest dogadane, ale w umowie było bardzo dużo błędów, bardzo dużo błędów. Mimo naszych właśnie jakichś tam uwag, żeby to poprawić, ona nam podsyłała przykładowo jakby tą wersję z tą jedną uwagą poprawioną, ale za to poprzednią uwagę, którą miała wcześniej poprawić, ona była już z powrotem jakby niepoprawna. Wiecie, jakby nie było to skorygowane, więc strasznie to było upierdliwe, cały ten proces. No i tak jak mówię, właśnie z góry na rok i musieliśmy z góry też za pół roku zapłacić, no plus do tego dochodzi prowizja dla agenta, plus do tego dochodzi kaucja, chyba dwumiesięczna, jeśli dobrze pamiętam, ale nie chcę Was skłamać, chyba dwumiesięczna. Więc trochę jest tych kosztów, trochę jest tego załatwiania. Jeżeli chodzi natomiast o samo nasze mieszkanie ma 100 metrów, mamy ogród fajny, bo jest taki okalający, mieszkanie z trzech stron, więc jest bardzo duży, to nam bardzo pasuje przy Orim. Jeżeli chodzi natomiast o kwotę, Pan chciał bardzo być w obiektywie kamery. Jeżeli chodzi natomiast o kwotę, to my płacimy 1300 złotych, chciałabym, żeby to były złote, 1300 euro miesięcznie. No i to jest oczywiście bez wszelkich opłat, bez mediów, bez internetu, telewizji i tak dalej, tak samo jak u nas. Więc 1300 euro miesięcznie, no musieliśmy właśnie z góry za pół roku zapłacić, no a później standardowo jakby co miesiąc się płaci. Udało nam się wynegocjować, bo to też jakby nie było takie oczywiste. Udało się nam wynegocjować, że jeżeli chcielibyśmy zostać dłużej w tym mieszkaniu, to będziemy mieli takie same warunki. Bo początkowo oni chcieli, żeby po roku czynsz wzrósł o 5%. Ale na szczęście udało nam się to wynegocjować, więc i tak jesteśmy szczęśliwi. Na chwilę się przymknę, bo będę iść koło robót drogowych. Jeszcze na falochron, powinno być już chwilkę ciszej. Zastanawiacie się może, co jakby za te 1300 dostajemy, za jakie mieszkanie. Więc nasze mieszkanko, tak jak mówiłam, ma 100 metrów. Ogród duży, nie wiem niestety ile ma metrów, ale dla nas jest jak najbardziej wystarczający, dla Oriego też. Ale owocki jest. Trzystronny ogród, duży, bardzo sympatyczny. Kilka palm mamy na tym ogrodzie, także też się cieszymy, bo jest taki lekko zaciemniony. Do tego mamy dwie sypialnie, dwie łazienki. Wiadomo, salon, kuchnia. Co jeszcze? To nasze mieszkanko jest na takim zamkniętym osiedlu. Zamykana jest jakby brama i potem wchodzi się do naszego mieszkania. Naprzeciwko nas mamy sąsiadów, sąsiedzi są z Węgier. Nad nami też są jacyś sąsiedzi, chyba ze Szwecji, ale oni tak tylko jakby wakacyjnie sobie tutaj przyjeżdżają. A jakby po ukosie, bo to jest taki czworak, jakby połączony tylko tarasem nad korytarzem. Nie wiem niestety, kto mieszka, chyba nikogo tam nie ma, bo jeszcze nam się nie udało nikogo przyuważyć, zawsze są rolety zaciągnięte, więc sąsiadów mamy spoko. Osiedle natomiast nasze jest takim osiedlem, gdzie jest bardzo dużo osób takich jak my i nieco trochę takich lepiej sytuowanych Hiszpanów, więc ogólnie czujemy się tam bardzo bezpiecznie. Jest bardzo dużo osób z zagranicy właśnie z dziećmi. W tej cenie mamy też dostęp do osiedlowego basenu. On jest fajnie jakby sprzątany, więc wiecie, nie tam, że jakieś galony pływają, żaby i tak dalej, tylko normalnie sprzątany regularnie basen. Ogólnodostępny plac zabaw, bardzo fajny, też zacieniony, co jest naprawdę istotne. Taka bzdura, ale jeżeli macie dzieci, to pamiętajcie, że tutaj praktycznie przez cały rok jest słońce, więc jeżeli Wasze dzieci lubią jednak spędzać sporo czasu na plac zabaw, to zwróćcie uwagę, żeby ten plac zabaw nie był, wiecie, nie był mocno nasłoneczniony, bo bywa to problematyczne. Nasz jest zacieniony i
jest to na tyle istotne, że nawet ludzie z innych dzielnic potrafią tam przyjeżdżać, żeby dzieci tam kilka godzin sobie na nim pohasały. Nasza jakby okolica naszego domu jest też regularnie sprzątana, więc w tej cenie normalnie jest jakieś sprzątanie tego całego osiedla. Nie ma ochrony jako takiej, przynajmniej na naszym osiedlu. Są oczywiście tutaj takie osiedla, takie szczelnie zamykane jak u nas w Polsce, że wiecie, totalnie po prostu trzeba przejść przez bramę, się wylegitymować albo wstukać kod, bo inaczej po prostu nie wejdziecie. Takie też rzeczywiście są. Nasze akurat takie nie jest. Ja natomiast jestem w Puerto Banus, idę sobie tutaj falochronem. Bardzo lubię to miejsce z tego względu, że dzisiaj, słuchajcie, jest na przykład 33 stopnie, a tutaj, wiecie, nie ma takiego turbo wiatru, ale jest taka bardzo przyjemna bryza, a jednocześnie można iść, jest gładka nawierzchnia. Płynie katamaran z centrum Marbeli za 15 euro. Możecie sobie zrobić taką wycieczkę z centrum Marbeli, właśnie tutaj tam zawija i wpływa, zresztą widać, bo właśnie kolejny wypływa ten tu. I możecie przypłynąć właśnie do Puerto Banus. Myślę, że taka forma odpowiadania jakby na jedno pytanie w jednym filmie, ale za to ta odpowiedź wtedy jest taka trochę bardziej, wiecie, rozszerzona. Mam nadzieję, że Wam odpowiada, bo mi się to podoba. Nie muszę się śpieszyć, nie muszę się gonić. Nie muszę myśleć o tym, że mam jeszcze, wiecie, 20 innych pytań. No i to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film o naszym mieszkaniu, o tym, jakie wynajęliśmy, Was usatysfakcjonował. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. A my idziemy dalej na spacerek. Na końcu jest taka mała latarenka, ale zobaczcie, jest poniedziałek rano, dwójka turystów tylko, nikogo nie ma. I właśnie wtedy port lubię najbardziej. Nie w weekendy, nie w piątki po południu, jak jest imprezka, tylko właśnie teraz, kiedy jest spokój, cisza, stateczki pływają. Słychać tylko cicho morze i tak to można spacerować, aż powiem Wam, że zazdroszczę małemu, że śpi sobie tutaj w takich warunkach. A czemu Ty już nie śpisz, kolego? Nie śpisz już, no widzę, że nie śpisz. Oglądamy łódki, fajne statki są, zobacz, fajne, który fajny? Co tam jest? A, samochody, tak? Statki nuda. Za to samochody fajne. Zobacz. Ale statków dużo. Wow. No, tak. A tam samochód, tak? Wolisz samochody niż statki, nie?